fix it. No, siema wszystkich, witamy bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, tutaj Maciej, znany i lubiany. Bam, cześć. Bo zaraz się odzę. No dobra, come on. No, chodź. Mano. No, tak. To jesteś jak Indiana Jones w tym filmie, gdzie gościu wywija mieczem na początku, Indiana to patrzy, a później wyciąga tylko rewolwer. No dobra, nawet noża nie wyciąga. Co ty tam masz? Co to jest? Kij golfowy? Skąd to masz? Pola golfowego. Bam. No, będziesz strzelał, serio. No, trzeba walczyć. Wyciągaj pięści. Ja cię chciałem do domu zaprosić, kurde, a ty mnie bijesz kijem golfowym. No dobra, ale czekaj, gdzie były kontry, uniki i tak dalej, bo chciałem właśnie to zrobić, cię zaskoczyć i nie wyszło. Myślisz, że ja pamiętam, ja też trochę w GTA nie grałem. Ta, jasne, czekaj, zaraz rzucę okiem tylko na twoją rangę. Czy to na pewno prawda? To 138, ostatnio, które robiłem, 136. Ej, w ogóle czemu jesteśmy na serwerze, gdzie jest tylko 3 graczy i my stanowimy, powiedzmy, 66% tego wszystkiego? Co tak mało ludzi? Kolegów nie zaprosił. Okej, dobra, ej, no to zapraszam cię teraz oficjalnie do mojego domu, wszak jeszcze go nie widziałeś, choć mówiłeś, że miałeś. A właśnie miałeś ten z mieszkania numer 20 na 5 piętrze, czy ten na parterze? Ten wyżej. Tym wyżej, no to 5000 ci różnicy nie zrobiło. Czekaj, ale ja w sumie chyba jeszcze nie wchodziłem nigdy głównym wejściem. Tak po prostu. Nie, sorry, musiałem, przecież w momencie zakupu. Bo nie kupowałem przez stronkę internetową, tylko ten, z tablicy. Bezpośrednio. Ty jeszcze w sumie nie wiesz tego, bo ten odcinek jeszcze się nie pojawił. Dobra, czekaj, od razu można do siebie? Tak, no. Już myślałem, że będzie wybór, czy zadzwonić do kogoś, czy nie. A powiedz mi, jak to teraz jest, jakby... No powiedzmy, ty miałbyś wykupione to samo mieszkanie i ja bym w tym samym momencie chciał w nim przebywać, to są dwa różne mieszkania, czy byśmy siedzieli, kurde, w tym samym? Jak sądzisz? Nie, są dwa różne. Aha, czyli zawieszona czasoprzestrzeń. Inne wszechświaty, inne galaktyki. Kurde, Twilight Zone inaczej. Dobra, ja chcę wpuścić teraz. A ja nie dzwonię do ciebie? Dobra już, powiedzmy. Ej, nawet cutscenka otwieranych drzwi. Abyś się ogolił przynajmniej, bo wyglądasz jak baba. Nie, już te teksty o Conchicie Wurst nie wchodzą tak jak wchodziły. Wszyscy zapomnieli na szczęście. No, to jest moje mieszkanko, ale w sumie nawet podobne do tego twojego, nie? Które ty mi pokazywałeś ostatnio. Zresztą one chyba wszystkie podobnie wyglądają. Trochę. A, to masz te w tym momencie drugie najbogatsze, co gdybyś je kupił przed update'em, to byś miał najdroższą. Ej, widziałeś ten film w telewizji? Ludzie się bawią. Widziałeś co? U ciebie jest dokładnie to samo? Przed chwilą jakaś tam babka się zżygała, czy jakiś koleś, a teraz czerwona fura? Nie patrzyłem. Teraz ktoś, żeby w bagażniku... Ej, w tym frajer z FIB? Tak. Czy ty masz co innego? No, motorówka teraz jest. Aha, no to zupełnie mamy, zupełnie co innego, bo ja mam tego gościa, którego trzeba było ten zabić na diabelskim młynie. A, no fajnie. No, to spoko, czy tam mówiłem, dwa różne wszechświaty. Ty masz swój, ja mam swój. Ej, co to jest za kotarą, tak właściwie? Nic. Ja myślałem, że jakiś secret może, albo easter egg. Pewnie nie, w sumie, jeżeli już chodzi o easter eggi, to pewnie w lodówce. Czekaj. Tej, w ogóle, kurde, ja myślałem, że to jest lodówka, to jest sam stojak na wina. Oh, shit. Nie, dobra, no widzisz, bieda. Nie ma tutaj nic ciekawego. Znaczy nie, no sorry, ja bym miał takie mieszkanie, to nie, no nie nazwałbym tego biedą, nie, ale no, powiedzmy, że w porównaniu z twoim mieszkaniem, choć nie, no nie jest takie złe w sumie. Patrz, jak jesteś miły i uprzejmy, o kurde, dziękuję. To może tak, wyproś wszystkich. Dzięki. Można było takie coś, ej, ale nie ma animacji, że cię wyrzucam z mieszkania? Nie, ale to już w sumie chyba sam wychodziłeś. Dobra, no to co teraz w takim wypadku? Może zarobimy jakieś pieniądze. Co ty na to? To jest dobry pomysł. No dokładnie, tylko co, gdzie, jak? W ogóle gdzie ty jesteś? Czemu wychodzisz od strony garażu? No bo ja wchodziłem do garażu, a tutaj wyrzuciłem.
Aha, spoko. Ale to właśnie, czyli głównym wejściem można wyjść i jednocześnie też wejść do garażu, tak? Tak. Aha, spoksik. Dobrze to wiedzieć. W ogóle może was zdziwić teraz widok mojego samochodu osobistego tam z tyłu. Ten największy cheat. No, ale przypadkiem mi się wjechało do garażu i tak, kurde, został. No właśnie, moment. Poczekaj chwilkę, jeżeli możesz. Sekundkę dosłownie. Dobra, odjeżdżaj. No, tak się można z nim rozprawić, tak się ładnie z nim pożegnać. Taaa, mój pojazd osobisty został zniszczony. Ej, psy nas gonią. Znaczy nie dosłownie, ale no, wiesz o co chodzi. Panowie w mundurach. Dasz radę ich zgubić? To ja się z nimi ścigać. Ej, ja w ogóle ty masz Enid, tak? A masz Pagazzi Zentoro? Nie, dobra, no ale jakoś nie widzę, żeby dobrze ci szła ta ucieczka przed policjantami. Nie no, góry zawsze jest spoko, wiadomo, ale czemu akurat jedziesz asfaltem? Mógłbyś odbić gdzieś na przełaj. O tutaj na przykład w lewo. Chyba wespniesz się, nie? No dałbyś radę, albo tu w prawo. Miałeś tyle okazji. No, podjedziesz pod tą, co tam jest, z prawej teraz? O Boże. Rowerzyste, a mi się ostatnio zdarza nawet często jeździć rowerem. Moje uda niestety nie pochwalają tego pomysłu, bo bolą jak cholera. No, ale wiesz, przynajmniej mam rower z komunii jeszcze. Autentycznie. Zaczyna bogato. Wiesz, jak on jest wielki? On teraz jest duży i ciężki, a jak ja byłem, kurde, dzieckiem, chyba ile tam się ma lat? 8, 9, jak się idzie do komunii? Czy jeszcze mniej? No, to sorry, to wtedy pamiętam jedną sytuację, że to jak się na nim z górki rozpędziłem, to żeby się na nim zatrzymać, to musiałem zeskakiwać i wiesz, jak Flintstone. Z babciami hamować. No, i pamiętam, że raz nie zahamowałem i wjechałem na jakąś babę, która właśnie szła do kościoła. Chyba to był dosłownie dzień po mojej komunii. I pani wcale nie była miła i nie przyjęła słów przepraszam należycie. Krzyczała. Kurde, byłem nerwowy babszty. No. Ale z krzywdy jej nie zrobiłem, tylko jej rajstopy podarłem kołem. No. Nie no, spoko. No prawidłowo, no, ha, już mogłem zabić, nie, serio, to jest taka kobyła ten mój rower. On waży z 20 kilo. Bez kitu. Nie no dobra. Może troszeczkę mniej, ale wtedy za dzieciaka to wydawało się jak tona. Co najmniej. Dobra, no ale co, no to już policja skoro nas nie goni, no to możemy się zająć chyba jakąś misją, nie? Albo coś. W ogóle mówiłeś, że w nowym dodatku... A, bo w ogóle przypominam, nowy dodatek, nie jestem hipsterem, tak? Już się pojawił. I to jest to, rzekomo. Nie Macieju? What? Bo nie dosłyszałem. Oczywiście. Dobrze. Idziemy do Amunation. Ej właśnie, to też sobie mogę coś kupić. Ja mam... Ej, on jedyne 2000 tylko. To ewentualnie mogę uzupełnić naboje. Ej, to jest polski serwer, bo chyba samych Polaków widzę. Jakieś kurczaki, stofy, Krzyśkowie jacyś, kurde, też są. Jakiś chief. Że wszyscy chcą ze mną grać po tym. Dobra, ale czekaj, no to czyli Amination, ale dobra, co potem? Z chęcią bym się dowiedział, widzowie zapewnie też. I na razie chodź zobaczyć nowe bronie. A, faktycznie. Zapomniałem, że z każdym dodatkiem wpada coś nowego do arsenału Amination. Kurde, czemu jeszcze nie mogę mieć minigana? Co to za nóż? Zabytkowy sztylet. Okej, okay, na to mnie stać. I co to za pistolet? Vintage. Czego potrzebujesz? To wyróżniająca się broń zabłyśni w trakcie napadu z tym grawerowanym pistoletem Vintage. Część aktualizacji nie jestem hipsterem. Nie, ale oprócz tego żadnych broni więcej nie dali? Ej, już mogę mieć ciężki karabin maszynowy za 12285. Tyle musimy uzbierać, Macieju, w tym odcinku najlepiej. A ja w międzyczasie kupię sobie jeszcze zabytkowy sztylet, bo tylko na to mnie stać. Dobra. Chcesz dalej zwiedzać, co się nowego doszło, czy...? No ale co doszło nowego? Zachęć mnie jakoś, zareklamuj ładnie. Chodź, zobaczymy te maski. Maski? Ale i tak sobie nic nie kupię. Chodź, może najpierw coś zaróbmy, a później w kolejnym odcinku najwyżej sobie zobaczymy, co doszło. Tak właściwie. Co ty na to? Wybierzesz coś zacnego? To ja tak w ogóle? Wiesz, że masz na swoim aucie napisane, jak się nazywa tak właściwie? Z prawej strony na boku. XF Entity. Kurde, taki mały szczególik, no ale trzeba pochwalić Rockstar.
A w ogóle powiedz mi, co ty na tą wojnę między graczami konsolowymi a PC-towymi odnośnie właśnie GTA 5? Bo co wejdę na jakikolwiek portal, to jest na przykład: no, dziękujemy graczom konsolowym za testowanie wersji beta GTA 5. Albo z drugiej strony: no, dziękujemy Rockstarowi, że mogliśmy grać w GTA 5 rok przed pieprzonymi PC-towcami. No, tak mnie to denerwuje, nie? Po której ze stron się opowiadasz, czy jesteś neutralny, albo czy masz po prostu w dupie? Neutralny, bo z jednej strony ci i ci mają rację, więc... No w sumie też prawda, ale kurde, jestem ciekaw, jak bardzo będzie odstawała wersja na PlayStation 4 od tej PC-towej. No na pewno trochę. No chyba, że zrobią tak samo, jak zrobili w przypadku Watch Dogs, czyli zaniżą grafikę, żeby pasowała pod konsolę po prostu, że dostaną to samo, co konsolowcy. Mimo tego, że mają maszyny o wiele lepsze graficznie, na przykład. Czy dołączam? Nie zwróciłem uwagi, że dostałem jakieś zaproszenie do akcji. Ej, jest coś faktycznie. Co to? Dachowiec! O, widzę El Clasico, klasycznie. Jedziemy dzisiaj. Dobrze, spoko, spoko. No i faktycznie, mówię, miałeś rację, 138 rangę masz. Nieźle. Słabo. No ale ci powiem, przynajmniej tempo wzrostu twojej rangi jest takie, powiedzmy, racjonalne, czyli w ogóle nawet nie ma co strzelać, że glitchowałeś sobie levele. No chyba, że to robiłeś. Tak, to jest bez sensu. No dokładnie. Dobra, mam tak. Bezkolbowy, ile naboi? Ło, ho, ho! Całe 100! Wow. Dobra, no to powiedz mi, pewnie szybko się dostaniemy do celu. A właśnie, powiedz mi, bo ty pewnie wiesz. Czy miejsce startu dachowca jest zawsze losowe, czy po prostu tam, gdzie wybierzesz tą misję? Tam, gdzie wybiorę tę misję. Aha, czy jakbyś stał bezpośrednio obok budynku, gdzie właśnie jedziemy, to stamtąd byś wystartował, tak? Tak. Aha, dobra. Nie, spoko, bo już myślałem, że to jest totalny random i dlatego ta misja jest troszeczkę lepsza, nie? Bo cały czas coś innego niby w sumie. No, ale nie, się okazuje, że nie. Po prostu starczy wycwaniakować się, pomyśleć i zacząć w dobrym miejscu i byśmy nie musieli teraz tych 2 kilometrów jeździć. A w ogóle powiedz mi, ile kosztuje ten NTT? O kurde. Nie, dobra, to nie. A ja w ogóle powiedz mi, widziałeś kosmitów w GTA Online? Znaczy UFO, tak dokładnie. Widziałem UFO. Ale nie, bo właśnie przejeżdżam obok tego miejsca. Tak w sumie. Gdzie mi się ukazało. Ale to jest też jakiś totalny random, nie? Czy po prostu tak ktoś w komentarzach wtedy sugerował, że ktoś sobie wgrał apkę na telefon i tam coś się zabawił. Po prostu. Nie wiem. I przytrolował. Jedyne co o tym wiem, to ci powiem, że jakimś Amerykańcem grałem, co zespawni na całym Los Santos 50. Aha. Spokrzyk. Dobra, powiedzmy, że 2 już zabiłem. A w ogóle nie masz przypadkiem RPG albo coś? Żebyś mógł należyty przypał posiać? No póki co to... No właśnie, o to chodziło. Tylko kurczę, oczywiście piechol, mistrz montażu i łowca najlepszych ujęć, czyli nie patrzyłem w momencie eksplozji, teraz nie patrzę drugi raz. O, ci, ale to jako tako widziałem. Dobra, ej, może zrobimy ten z dupy jesień średniowiecza tym RPG, jeżeli masz tyle rakiet. Czy wolisz bezpiecznie sobie po prostu postrzelać karabinkiem? Ej, wo, kurde, skąd? Wo, tego zaraz sobie zginę. Jeszcze zapomniałem, że oni mogą po prostu podjechać sobie samochodem. Najzwyczajniej w świecie. No dawaj. No, powiedzmy, że drugą fazę tej eksplozji widziałem. Nieźle. Cholera, jeszcze tak nie mogę doczekać tego RPG u siebie. Że to jest koniec świata. Przecież wtedy to zupełnie gameplay wejdzie na nowe wody. Nowy poziom zupełnie. Coś nowego. Pełny rozpiernicz. Non-stop. All the fucking time. Dobra, jadą samochodem. Niestety nie łapię auto-aim. O oh shit, dobra, to teraz tutaj zginie Superlama. Zużyłem ostatnie życie, Macieju, czy mamy jeszcze... nie było żadnego po prostu? Jak wcześniej nie umarłeś, to powinien... Ej, cicho, żyję. Faktycznie. Czyli jedno życie tylko na poziomie trudnym. Znaczy, ja widziałem, że z dwoma czasami się startowało, ale to pewnie gra się na normalu. Nie wiem, że specjalnie po mnie przyjechałeś. Ej, wo. Totalnie po ciebie przyjechałem. Kurde, grzeszysz kulturą jak cholera dzisiaj, ci powiem. Winszuję. Ale powiedz mi, już wszystko masz? Nie, nie masz. Nie masz dokumentów jeszcze.
Ja już myślałem, że wszystko załatwiłeś pod moją chwilową nieobecność. Dobra, tym się ładnie strzelało, więc sorry, że wybiłem ci szybę. Tylko nie strzelaj z papan, bo to... No właśnie, to miałem włączone, skąd wiedziałeś. Ale chciałem strzelać w głowę, ej. No to jak celujesz w głowę, no to nie ma problemu. Nie, wiesz co, lepiej nie ryzykować. Ale powiedz mi, kwota się dalej nie zmieniła, 18750, tak? Jeszcze raz to robię na tym. Jak pierwszy raz? No nie ściemniaj mi to, że pierwszy raz robisz dachowca, bo w to nie uwierzę. Nie, ale nie, że pierwszy raz, ja mówię, nie ogólnie, tylko że po aktualizacji. Aha, ale no nie no, raczej nie gmatwali zbytnio w tego challenge'a bezpośrednio chyba, nie? A, sorry. Zatarłem się. Czekaj, abyś dostosował prędkość. O, świetnie. Teraz powinno wejść jak masło. Dobra, oni się przesiądą, coś? Nie. No to... Dobra, ja wysiadam, przejmuję dokumenty. Nie wiem, jak to się stało, ale nie ścięłeś mi drzwiami w ogóle. To dobrze. Nie, serio, to Superlama musiał wykonać jakiś super unik, którego nie widziałem. Ej, co masz za klakson? Ale nowe też są, nowe też są. A dodali jeszcze nowsze, a ja ostatnio dopiero doszedłem do wniosku, że mogę zmienić sobie swój z clowna na jakąś muzyczkę i zobaczyłem, że jest parę tego, nie? Bo parę ładnych sztuk. Ja sobie tą świąteczną chciałem, Scary Snowmana trzasnąć. Kojarzysz ten motyw muzyczny? Czekaj, jak kurczę, nawet ja sobie nie mogę teraz przypomnieć, o co chodziło z tym bałwanem, jak... Czekaj. Nie przypomnę sobie. Niestety. Nie no, Jingle Bells właśnie nie. Ten taki upiorny, świąteczny motyw dźwiękowy. Dobra, 2 kilometry. Spokojnie, to może teraz o pogodzie pogadać na przykład. Powiedz mi, jak tam u ciebie za oknem to wygląda? Było mnie tak średnio, deszczowo. Chmurki są. Rano padało, a teraz są takie szare. Powiadasz, kumulusy się zebrały na niebie i zaraz luinie. Deszcz spadnie na głowy spragnionych wędrowców. Albo bezdomnych. Tych bez dachu nad głową. Choć przynajmniej mogą mieć parasole. Nie można wykluczać tej możliwości. Tej, ale fajnie, zapomniałem, że ten, jak nie ruszasz gałką, to kamera przechodzi w ten tryb. Taki powiedzmy bardziej filmowy. Czyli ujęcie jak gdyby z helikopteru. No, ale i w ogóle powiedz mi, jak wygląda stan twojego konta? Bo już teraz wiesz, no praktycznie od zera jadę, więc każda zarobiona złotóweczka czy tam dolarek przybliża mnie do obecnego celu, czyli RKM-u. A jak tam u ciebie wygląda z planami finansowymi? W ogóle masz jeszcze na co zbierać? Czy po prostu nie zajmujesz się zbieraniem teraz? Wystarczającą ilość pieniędzy i... Ale dobra, zdradź tajemnicę. Ile? How much? Jak bardzo jesteś bogaty? Tyle, że bym kupił sobie to, co mam jeszcze 3 razy. Aha, dobra. Ej, spoko, ranga mi wjechała. Coś ciekawego od 52? No to czekaj, strzelam, że... 6 baniek? W sensie milionów? Trochę więcej. Trochę więcej, no to 12. No. Trafiłem? Aha. No to brawo, nie? No to nie, trzeba naprawdę jakieś opłaty w wirtualnych dolarach za ten wprowadzić za należenie do morderczych lam. Kurde. Co to jest za. Co to w ogóle za porządki, żeby dowódca był biedakiem, a jeden z członków ekipy taki krezus. Kurde. To jest jakby Putin był biedny, a oligarchowie byli bogaci. No w sumie tak to wygląda na oficjalnych papierach. Nikt tam mu nie patrzy, co ma w szwajcarskim banku albo gdzieś tam na Kajmanach. Zresztą w ogóle nie będę tego mówił, bo jeszcze mnie spec nas zaraz nawiedzić w domu i będzie przypał. To czekaj, co? To w takim wypadku, wiesz co, może, bo jeszcze tak czy tak to nagranie jest testem, że tak powiem, to może w tym momencie skończymy. No, a później polecimy sobie posprawdzać te maski i inne pierdoły. Co ty na to? Dobra. No to okej, to ja się z wami żegnam, albo w sumie, wiesz co, zróbmy tak, pożegnaj się pierwszy, w sumie, ale ze mnie świnia, nie dałem ci się pożegnać pierwszym, ale ze mnie słaby gospodarz. Ja się przywitam, więc witam wszystkich. Co ty gadasz, że też nie dałem ci się nawet przywitać, ale jestem dzisiaj świnią! Nie no, kurczę, dobra, kultura osobista zajebista z mojej strony. Żegnam się jako pierwszy, więc siema wszystkim. No, to teraz ja jeszcze też się ten... Ja jeszcze też się dołączę do tych pożegnań. No to trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. Skoki w Elburo.
O Boże, nie wiem, czy to zobaczycie w następnym odcinku, ale zobaczymy. Dobra, na razie, hej!